Wczoraj oglądaliśmy ładny film Sylwestra. Kryt 2. I kiedy podopieczny Sylwestra przegrał walkę i podchodzi do drugiej walki, walki rewanżowej, Sylwester mu powiedział: twój styl zawiódł. Przegrałeś, bo twój styl zawiódł. Miałeś utarty styl walki i on zawiódł. Troszkę ciszej, Janasia. Utarty styl walki. Przyzwyczaiłeś się do tego, że zawsze wygrywałeś tym stylem walki. Ale teraz zawiódł. Potrafiłeś na zawodnika, który jest od ciebie większy, silniejszy, potężniejszy. Patrz. Mówi, musisz zmienić styl walki. I on go wywiózł na pustynię. I na pustyni wytworzył nowy styl walki. Kiedyś pewien człowiek powiedział, kiedy się modlisz i nic się nie dzieje, to czas zmienić modlitwę. Czas zmienić modlitwę. Czas przyjść do Boga i powiedzieć: Panie Boże, stoję w miejscu, w którym jakby utknęło wszystko. Próbuję zmieniać rzeczy na zewnątrz, ale nic nie wychodzi. To jest kwestia zmiany duchowego stylu. To jest kwestia tego, że częstokroć trzeba zapomnieć o tym, co się działo do tej pory pozytywnego w twoim życiu i przestać na tym bazować. Kiedyś, z czasów Mojżesza, gdy Izraelici grzeszyli i zaczęły ich gryźć węże, Bóg powiedział do Mojżesza: weź miedzianego węża, zrób miedzianego węża na palu, wbij go w środku obozu izraelskiego i każdy, kto spojrzy na miedzianego węża, po ugryzieniu zostanie natychmiast uzdrowiony. I to działało. To był oczywiście symbol Chrystusa, to było, my to dziś wiemy, ale oni po prostu wiedzieli, że to spojrzenie ma być powiązane z wiarą i wtedy jad przestanie działać. Setki lat później jeden z największych reformatorów Izraela, król Hiskiasz, podróżował po Izraelu, dziesiątkując bałwochwalstwo. Wraz ze swoją drużyną wchodził do każdego miasta i każdej wsi i niszczył bałwany, przywracając kult Jahwe. I w pewnej małej wsi natknęli się na tego miedzianego węża. Był wbity na środku wsi. Dano mu imię Nehusztan i oddawano mu cześć. To, co setki lat temu było wielkim Bożym błogosławieństwem dla Izraela, teraz było przekleństwem, było czystym bałwanem. Wiesz, co to jest? To jest namaszczenie starej łaski. To jest zwiedzenie Nehusztana. To jest coś, co dotyka bardzo wielu wierzących ludzi. Ludzie myślą, że jak coś działało w ich życiu, jakiś styl, jakaś forma, że tak będzie zawsze. Ale kiedy w swojej codzienności natrafiają na silniejszego przeciwnika, no to, co było wcześniej, nie działa. Zawodzi. I trzeba zmienić coś. Zasady są wciąż te same. Prawda jest wciąż ta sama. Ale styl jest bardzo różny. Styl jest różny. Różny. Rozumiesz? Może się okazać, że pewne rzeczy w twoim życiu są jeszcze miękkie i do tej pory nie musiałeś ich użyć. Nie musiałeś się wystawić. Nie musiałeś się wystawić tymi częściami swojego życia. A dzisiaj wystawiasz się nimi. Są one obijane, jesteś raniony, nie wiesz, co się dzieje. Musisz zmienić styl. Musisz powiedzieć: Panie Boże,
Prowadź mnie po swoich zasadach. Prowadź mnie, Duchu Święty, po swoich prawach. Pokaż mi, Duchu Święty, w jaki sposób ja mam zmienić swój styl. Ja nie będę się opierał na tym, co było kiedyś, na tym, co kiedyś dawało mi sukces. Ja wiem, Duchu Święty, że mój sukces pochodził zawsze od Ciebie, ale ja Cię potrzebuję prowadzenia na dzień dzisiejszy. Ja potrzebuję prowadzenia przeciwko temu, co dzisiaj atakuje moje życie. Ja tego potrzebuję. Ja nie będę się kłaniał Lechusztanowi. Ja nie będę się opierał na starej łasce. Ja będę brał Twoje namaszczenie dzisiaj, bo ja jestem z Tobą dzisiaj. Ojcze, uwielbiamy Ciebie. Ty, który jesteś Bogiem dzisiaj. Ty, który prowadzisz swój Kościół dzisiaj. Ty, który prowadzisz swój Kościół dzisiaj. Wywyższamy Ciebie. Wielki, potężny Boże łaski. Łaski dzisiaj. Thank you.
weźcie żarty, weźcie żarty. Thank you.
Bóg mi darował karę.
piekło zada ci cios. Wytrzymasz każdy cios, bo jest w tobie Chrystus. Jeżeli chcesz prawidłowo uderzyć w piekło, to nie bój się, że uderzyło w ciebie, bo wytrzymasz każdy cios, bo Jezus Chrystus jest w tobie. Rama kapa kata kaja rala rala rase. Rama kapa kata kaja rala rala rase. Przewidzenie syna, ja ustalałem teraz, że ktokolwiek wchodzi w kościele czy przez Pana postąpi od Boży, otrzyma cios od piekła. To On jedynie przerobi to na siłę uderzeniową przeciwko niemu samemu. W imieniu Jezusa! W imieniu Jezusa! W imieniu Jezusa! W imieniu Jezusa! Rama kafakata rama na ra. O człowiek silnego ducha wytrzyma każdą chorobę. Rama kafakata ja rama na mesajas. Twoja siła się zwiększy. Twoja siła wzrośnie. Diabeł będzie chciał użyć energii przeciwko tobie, ale jego energia zwróci się przeciwko niemu samemu. To się prześlizgnie tylko po tobie. To się prześlizgnie. To tobie nie zaskoczy. To tobie nie zaskoczy. Diabeł ci nie zaskoczy. Co diabła ci nie zaskoczy. To się prześlizgnie po tobie. Pomoc świętego ducha jest w tobie. Moc świętego ducha. Moc świętego ducha. Moc świętego ducha. Rabaka, bakata, jadra, babara. A potem zadasz cios. Zadasz cios. Na ostatnie wydarzenie do wasa. Do Duch Święty. Yeah.
Thank you.
wydobyć, sięgając głęboko ręką, myślałaś, ile jeszcze będę musiała sięgać i sięgać. Już jestem tym zmęczona. Ale twoje serce mówiło, że możesz tą rzecz osiągnąć. Ale już się zmęczyłaś. Bóg wie, że się zmęczyłaś. Bóg wie, że się zmęczyłaś. On mówi, na chwilę przestań sięgać po tą rzecz. Ja sprawię, że twoje rany będzie długie i silne. Tak długie i silne, jak nie było do tej pory. Na chwilę tylko. To rzecz nie zostanie zlikwidowana. Sięgniesz po nią. Yeah.
Lorde, per essere benedisse, fada la madre, don't you cry.
który jest w niebie, jeśli jeszcze nie nadałaś mu imienia, choć wiesz, jakie ma imię, to nadaj mu to imię i mów do niego po imieniu. Ono jest teraz w okręgu świadków, którzy dopingują twojej służby. Spotkasz się z nim w niebie. Dałeś nowe życie mi, a kata, saka, jada, lada, 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 lada
Dałeś nowe życie mi, ufam Ci.
Nie masz prawa dotykać ciał.
Oh.
Wstańcie tutaj z boku, z prawej strony. Prawej podejście, każda osoba, która potrzebuje. Dawaj!
siłą. Thank you.
kochasz tak, jak wierzysz. Jeżeli jesteś człowiekiem, którego głowa jest nabita wiedzą, ale nie przekładasz tego prawidłowo na życie, masz problem z niedowiarstwem po prostu. Po prostu z niedowiarstwem. Musisz wystąpić przeciwko duchom niedowiarstwa, które są w twoim życiu. Siłą Królestwa jest prostota. Obietnice Boże w Chrystusie mają swoje tak. Amen. One w Chrystusie mają swoje tak. Amen. Wszystkie obietnice Boże. Prostą wiarą. Pytasz się tego? Nie robisz nic więcej. Kiedyś miewałem silne opresje. Silne demoniczne opresje. Pamiętam, jak lata temu miałem taką opresję. Już teraz lepiej rozumiałem duchową rzeczywistość. Wyszedłem przed mój blok. Powiedziałem: diable, a teraz masz dosłownie chwilę na to, żeby ode mnie odejść. Jeżeli nie, to zadzwonię do 100 wstawienników. Napiszę do nich SMS. Nie tylko będziesz musiał odejść ode mnie, ale będzie cię bardzo boleć, kiedy oni będą się modlić. Nie wiem, czy wy w ogóle wiecie, że demony odczuwają ból. Słyszeliście o tym kiedyś? Bo Boże mówi, że demony wierzą i drżą. Nie drżą. Tak jak ci się wydaje, to słowo drżeć oznacza drżenie z bólu. Torturowałeś kiedyś demona? I z was nie torturuje demonów? Bardzo dobrze. Jak nie będziesz torturował demonów, to nie będą cię brały poważnie. Diabeł boi się. Panicznie. Każdy z was odczuwając jakikolwiek lęk w życiu, doświadczał odczuć diabła. On tak ma cały czas i tysiąckrotnie więcej. Można go doprowadzić do takiego stanu, że będzie bardzo cierpiał. A 2000 lat temu Jezus zadał mu śmiertelną ranę. Będąc w szałowni, a rana ciągle krwawi, ciągle się jątrzy. Wystarczy uderzać go w tą ranę. Wystarczy tam grzebać. Ja przypominam diabłu jego los.
Ogromna część moich modlitw polega na tym, że przypominam diabłu jego porażki. Mówię mu, to będzie się z nim działo w przyszłości i w wieczności. On cierpi wtedy. Żebyś zrozumiał, że miłość nie ma zastosowania w życiu diabła i demonów. Żebyś pamiętał, że Jezus umarł za ludzi, a nie za diabła i za demony. Że to Zbawiciel ludzi. To nie jest Zbawiciel diabła. To nie jest Zbawiciel demonów. Jeżeli twoje życie jest życiem, w którym diabeł przychodzi i dotyka cię wciąż, to znaczy, że ty nie wytworzyłeś atmosfery cierpienia wobec jego osoby. On, widzisz, do mnie nie przychodzi. On tak nie przychodzi. Nie wiem, co to znaczy trwać w opresjach dniami. On się zbliża do mojego życia, to on widzi, że to jest taka strefa cierpienia. Strefa cierpienia. Uwielbiaj Boga i torturuj diabła. Miej to w swoim nawyku codziennym. Przypominaj mu to, co się będzie z nim działo. Nauczania o sądach nie są po to, żebyśmy mieli głowę nabitą wiedzą. Szatan został osądzony i zostanie wrzucony do Gehenny, gdzie będzie cierpiał razem ze wszystkimi demonami. Przypomnij mu to. Przypomnij mu to. Powiedz mu, że tam na krzyżu Golgoty został wydany wyrok na niego. Wyrok na niego. Przypomnij mu. Powiedz, będziesz cierpiał. Chcę, żebyś o tym pamiętał dniem i nocą, diable. Chcę, żebyś pamiętał, że będziesz się zawsze bał. Że będziesz zawsze cierpiał. Zawsze. Chcę ci przypomnieć, diable, że jestem sędzią nad tobą, gdyż napisano, czyż nie wiecie, że aniołów sądzić będziecie? Czyż nie wiecie, pyta Bóg, że aniołów sądzić będziecie? Czyż zapomnieliście, kim jesteście? Trzeba zapomnieć, kim się jest, żeby diabła dopuszczać do życia. Trzeba zapomnieć. Zapomnieć. Że ma się na sobie atrybuty sędziego wszechświata. Zadaj mu cierpienie. Przypomnij mu, kim jest. Nie wykrzykuj na niego w lęku. Chrześcijanie w lęku krzyczą na diabła. Płaczą i krzyczą na niego. To jest bzdura. On się śmieje z takich rzeczy, bo to jest psycholog, który używa 100% umysłu. Wiecie, że diabeł ma umysł? Ale stań w miejscu prawdy i zacznij go sądzić. Osądź go. Powiedz do niego, nie masz prawa do mnie podchodzić. Nie posiadasz prawa do mojej duszy i ciała. Nie posiadasz prawa do mojej rodziny. Nie posiadasz prawa do mojego szczęścia. Nie posiadasz prawa do mojej przyszłości. Tam na krzyżu Golgoty został na ciebie wydany wyrok. Ja teraz będę ogłaszał ten wyrok. Będę ogłaszał wyrok. Ogłaszał będę wyrok. Ogłaszał wyrok. Rozumiecie? Wiecie, jak likwidowano przestępczość w Polsce? To Komenda Główna Policji powołała grupę Moskit. Wiecie, co to była za grupa policji? Ona szła tam, gdzie nie było możliwości dokonania aresztowania przestępców.
Wiecie, kto był w grupie Moskit? Najbardziej popieprzeni ludzie, jacy mogli być. Mój znajomy. Bandyta takiej klasy ogólnopolskiej. Opowiadał mi historię z grupą Moskit. Był bardzo bogatym człowiekiem, posiadał bardzo duży wpływ, bardzo dużo pieniędzy. Miał skorumpowaną policję. Któregoś dnia leżał w swojej willi w domu, mając bardzo grube, pancerne drzwi. I coś go zaczęło smyrać po czole. Otworzył oczy i zobaczył 12-milimetrową rurę przy głowie. I człowieka, któremu było widać tylko oczy, a w tych oczach była śmierć. Ci ludzie sforsowali wszystkie zamki, wyłączyli alarmy, weszli do środka, przystawili lufę do głowy jego żonie, jemu i jego dzieciom. I pan w masce powiedział tylko tych kilka słów: jesteś aresztowany. Wiesz, to zupełnie inaczej brzmi, jak widzisz, że twojej żonie też ktoś przykłada rurę do głowy. Grupa Moskit zajmowała się eliminowaniem tych przestępców, których nikt nie mógł eliminować. Wiecie, co oni robili? Sprawowali władzę. Władzę. Im nie można było powiedzieć: przepraszam bardzo, proszę mi przeczytać moje prawo. Rozumiesz? Intelekt przestępców wysiadał. Wysiadały ich pieniądze i układy. Rozumiesz, o co tu chodzi? Ty jesteś taką grupą i ty musisz się tak zachowywać w sposób bezwzględny wobec diabła, bo to jest przestępca. To jest przestępca, na którego jest wystawiony list kończy. List kończy. Zanim jest list kończy. Na tym liście jest napisane: dostarczyć żywego lub martwego. Bez znaczenia. Bez znaczenia. Bóg mówi: bez znaczenia, co z nimi zrobisz, dziecko moje. Czy rozerwiesz te demony na strzępy, czy nie. Bez znaczenia. Czy w częściach dostarczysz, czy nie w częściach. Nie wolno ci się z tym szczypać. On musi widzieć w tobie bezwzględnego decydenta w sprawach małych i dużych. On nie może w tobie widzieć popaprańca, który bez przerwy przychodzi i mówi: Panie Boże, ratuj mi moją świętą dupę, bo znowu ktoś mnie zaatakował. Bo znowu jest mi źle, bo znowu jest mi ciężko, bo znowu mnie boli głowa. Bo znowu depresja do mnie wróciła, bo znowu samotność mi opanowała. Rozumiesz? Diabeł nie liczy się z chrześcijanami, którzy nie zachowują się jak grupa Moskit. A chrześcijanie się zachowują jak drogówka. Stoją i wyciągają ręce po łapówkę. W grupie Moskit nie można włożyć, proszę ciebie, $100 w lufę Remingtona. Rozumiesz? Bo to może zdenerwować człowieka, który stoi za cyklem. Rozumiesz? To może go, bo to nerwowy człowiek. Gdy ktoś mu tam włoży $100, to on naciśnie na spust. Nie można mu włożyć tam $100. To nieprzekupna grupa. Psychopaci. Z komendy głównej. Nikt nigdy nie widział ich twarzy. Rozumiesz? Oni inaczej funkcjonują. Wiadomo tylko, że są. I zeznań przestępców słychać, jak się zachowują. Nie czytaj diabłu jego praw. Ogłoś sąd! Na krzyżu Golgoty zostały przebaczone moje grzechy, a ty zostałeś potępiony. Kiedy mój Chrystus stał w grobu, twoje władanie się zakończyło. Rozpoczęło się moje władanie. I musisz to ogłaszać. I musisz tak mówić dzień i noc. W czasie dobrym i złym.
Tak funkcjonuje człowiek królestwa. Mężczyzna, kobieta, dziecko. Rozumiecie? Tak funkcjonuje. Nie roztkliwia się nad sobą. Diabeł kocha roztkliwianie się nad sobą. Jest mi ciężko, jest mi trudno. Panie Jezu, zrozum mnie. Panie Jezu, zrozum mnie. Przytul mnie. Panie Jezu, tak bardzo potrzebuję, żeś mnie przytulił. Tak bardzo potrzebuję. Kościół musi być tak skonstruowany, żeby się siebie nawzajem przytulali. Trzeba się nawzajem przytulać. Jak się dobrze wyprzytulasz w kościele, to nie będziesz się pieścił na modlitwach, żeby cię Bóg przytulił. Dobrze? Tu się dobrze naprzytulaj. Wycałuj się, wyściskaj. A jak idziesz do Twojego Boga, to ogłaszaj Jego prawa, cele i dążenia. I rozmawiaj sobie z Nim na luzie, jak syn z ojcem w salonie. Okej? W salonie, na kanapie. Tu się wyściskam, po to masz Kościół. Paweł kazał się całować. Za mało się ludzie całują w Kościele. Nie chodzili potem i nie gadali, proszę Ciebie, przytul mnie, tato. I wymyślali sobie w swoich głowach, jakby ich Bóg przytulił. Bóg, który jest Duchem. W Duchu Cię przytuli. A Bóg jest Duchem. Okej? A reszta to jest Twoja wyobraźnia. To wszystko możemy wymyślić. Tylko wstajesz z takich kolan i za 15 minut znowu źle się czujesz. Tak? Znasz to uczucie? Pan mnie przytulił na 15 minut. Zadziałało. To jest autosugestia. Dajmy rzeczy w odpowiednich miejscach i w odpowiedni sposób je wierzmy. Nie daj diabłu jednej sekundy otwórki. Rozumiesz? Nie daj mu! Po prostu. Nie lituj się nad nim. Ojcze, wywyższamy Cię, dziękujemy Tobie za ten czas uwielbienia. Jesteśmy otwarci na Twoje słowo. Dziękujemy, że Twoje namaszczenie podziała w nas, ono nas przenika. Dziękujemy Ci, Duchu Święty. Uwielbiamy Cię, Duchu Święty. Aleluja. Siądźmy przy